Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry, witam. Jak pan tak utknie w Warszawie w korku, to docenia pan, jak świetnie się jeździ u nas w Gdańsku albo w Gdyni? No też są korki przecież. Są takie godziny, kiedy trudno się przerzucić, ale poranek w Warszawie rzeczywiście jest wyjątkowy. No dobrze, ale to już od tych miłych rzeczy, bo pogoda zawsze jest jakoś tam miła. Przejdźmy do tego, co było wczoraj w Sejmie. Ja bym chciała zacytować, to będzie dłuższy cytat z Jarosława Kaczyńskiego, żeby był punktem wyjścia do tej naszej rozmowy. I to było tak. Czy rząd ma prawo pod naciskiem obcym, zewnętrznym, bez wyraźnej zgody narodu podejmować decyzje, które mogą mieć negatywny wpływ na nasze życie, na naszą codzienność, na naszą sferę wolności, na nasze bezpieczeństwo? Tak pytał wczoraj w Sejmie Jarosław Kaczyński i odpowiadał, że PiS uważa, że rząd nie ma prawa. A podejmowanie takich decyzji bez wyraźnej zgody społeczeństwa, a takiej zgody nie ma, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, to zdaniem PiS łamanie konstytucji, zasad suwerenności narodu i praw obywatelskich. I chciałabym zacząć od tego, że jeszcze wczoraj przed tą debatą w Sejmie pani Beata Szydło na Podlasiu mówiła, że odpowiedzialność za kwestie imigrantów spoczywa obecnie na rządzie. To samo mówił pan 12 września w Sejmie w wypowiedzi dla dziennikarzy. To jak się mają te wasze słowa i zdania do tego, co mówił wczoraj Jarosław Kaczyński? Mają się tak, pani redaktor, że my chcemy wiedzieć, do czego rząd się zobowiązał i jakie decyzje podjął. I proszę zwrócić uwagę, że wczoraj Ale Jarosław Kaczyński odbiera prawo rządowi do podejmowania decyzji. Ja to tak zrozumiałam. Chcemy wiedzieć, do czego się zobowiązał rząd i jakie decyzje podjął, żeby móc się do czegoś ustosunkować i zapytać w ramach konsultacji społecznych narodu, czy naród się na to godzi. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wczoraj wysłuchaliśmy pani premier, chyba czworo ministrów i nie usłyszeliśmy żadnego. To miało być specjalne posiedzenie rządu, które zadedykowane było informacji rządu na temat decyzji, które podejmuje w sprawie uchodźców. I nie usłyszeliśmy żadnych informacji, jakie decyzje rząd podjął w sprawie uchodźców. Dlatego, że mamy prawo podejrzewać, że rząd ulega po prostu temu dyktatowi brukselsko-berlińskiemu. A pan czego oczekiwał wczoraj od Ewy Kopacz, że co ona powie? Żeby powiedziała, czy trwa na przykład przy zasadzie dobrowolności decyzji kraju narodowego w tej sprawie, czy też uważa, że te decyzje powinny być podejmowane w Brukseli, czytaj często w Berlinie. Ale to pan by pytał o opinię, a nie o fakty. Ja myślałam, że to jakieś fakty chodzi, że pan ma niedosyt faktów. No tak, mam niedosyt faktów po tych opowieściach ministrów wczoraj z trybuny sejmowej. Ale proszę. Bo z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, pani premier apelująca o to, żebyśmy byli otwarci, tolerancyjni, humanitarni, żebyśmy się otworzyli na tych uchodźców i od razu bijąca pałką po głowie wszystkich tych, którzy mają inne zdanie, apelująca, żeby nie robić z tego kampanii wyborczej i od razu robiąca z tego kampanię wyborczą, dzieląca Polaków na przyzwoitych, nieprzyzwoitych, humanitarnych, niehumanitarnych, tak jak w czasie kampanii prezydenta Komorowskiego na radykalnych i racjonalnych, tak? A potem występuje jej minister, Teresa Piotrowska, która właściwie opowiada o Polsce jako oblężonej twierdzy, gotowej na odparcie inwazji groźnej, manewry i ćwiczenia wszystkich możliwych służb, granice zabezpieczone i tak dalej, i tak dalej. No nawet na poziomie emocji ministrowie tego rządu się ze sobą nie umówili. Dobrze, czyli rozumiem, że jest niedosyt jakby informacyjny po tej wczorajszej informacji. No żadnych informacji rządu. Nie otrzymaliśmy. Ale niech mi pan powie, ja bym chciała jednak jakby dość zrozumieć to, co wczoraj także mówił Jarosław Kaczyński. Co to wyraźna zgoda społeczeństwa? Czy wy chcielibyście zorganizować referendum w tej sprawie, czy przyjmować, nie przyjmować? Kogo przyjmować, kogo nie przyjmować? Ilu przyjmować, ilu nie przyjmować? Ja nawet, tego nie wykluczam, ale potrzebne są na pewno konsultacje społeczne, szerokie konsultacje społeczne wokół propozycji decyzji rządu. Ale my tych decyzji nie znamy. Proszę zwrócić uwagę, że po prostu wczoraj nie poznaliśmy żadnych decyzji. Minister Trzaskowski, który jeździ najczęściej do Brukseli, rozmawia na ten temat, zadawał z trybuny pytania. On zadawał sam sobie pytania, natomiast nie udzielał żadnych odpowiedzi. Więc o czym my właściwie mamy rozmawiać, tak? Z rządem, który nawet nie potrafi powiedzieć, czego chce. Czy trzyma się Grupy Wyszehradzkiej, czy jest solidarny z Grupą Wyszehradzką, która broni zasady dobrowolności, czy też rozbija już tę solidarność wyszehradzką w tej sprawie i wprowadza mechanizm, który na trwałe będzie powodował, że to za granicą będzie się decydować o tym,
co w Polsce trzeba w tej sprawie zrobić, a dobrze, co nie. Bo a wracam... Proszę, jeszcze jedno zdanie. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, że my nie mówimy teraz już tylko i wyłącznie o tym postulacie Junckera, że każdy kraj tam ma iluś przyjąć, w tym Polska 12 tysięcy. My mówimy o stałym mechanizmie proponowanym w Brukseli i w Berlinie, że jeśli ta fala już zostanie zaabsorbowana, ale w przyszłości pojawią się kolejne fale, to już będziemy mieli stały mechanizm narzucania poszczególnym krajom odpowiedniej liczby uchodźców, których oni mają przyjąć. No dobrze. I teraz pytanie, czy rząd się na to godzi, czy nie? Tego nie wiemy, to prawda, ale jak rozumiem też, kiedy jeszcze nie, decyzje, właściwie są to tylko jakby takie negocjacje, albo właściwie może przednegocjacje, to może trudno, żeby rząd ogłaszał publicznie swoje stanowisko przed jakimiś rozmowami. Nie wiem, próbuję to jakoś wytłumaczyć, chociaż ja generalnie nie chciałabym tłumaczyć rządu, bo nie jestem od tego. Ja bym chciała jednak wrócić do pytania, czy ja mam rozumieć, że wy jako Prawo i Sprawiedliwość odbieracie rządowi prawo do decydowania w takich sprawach, jak na przykład to, czy przyjmujemy uchodźców, czy nie i w jakiej liczbie? Ja przypomnę taką sytuację z początku lipca, kiedy Andrzej Duda odbierał od PKW nominację, znaczy zaświadczenie, że został wybrany na prezydenta Rzeczpospolitej. I wtedy zaapelował do rządu, w tym czasie, kiedy był jeszcze prezydentem elektem, żeby do wyborów, a zwłaszcza do jego zaprzysiężenia, nie podejmował żadnych decyzji takich strategicznych, ważnych, które zmieniają polską rzeczywistość w sposób wieloletni, radykalny i tak dalej, no bo jakiś głos wyborcy oddali, pokazali, że chcą jakieś zmiany, w związku z tym należy się powstrzymywać przed takimi decyzjami. Jakie było oburzenie Platformy Obywatelskiej rządu, że wiąże nam ręce, że odmawia nam mandatu, my mamy prawo do końca kadencji podejmować decyzje i tak dalej. Mhm. I teraz czekamy właśnie na te informacje. A jakie ale decyzje? Ale nie, ja nie rozumiem. Znaczy, szczerze mówiąc, nie zrozumiałam pana toku myślowego. Został prezydent Duda zaprzysiężony i do tego czasu nie było kwestii jakby decyzji w sprawie uchodźców. Ja rozumiem, że teraz pana zdaniem rząd ma czekać na kolejne wybory, na wybory parlamentarne, bo pana zdaniem, nie wiem, Ewa Kopacz nie będzie premierem, tylko Beata Szydło, tak? Dlatego mamy czekać? Mają rząd czekać? Pani redaktor, nie wiem jak to zrobić, bo nie lubię robić zakładów, ale z tego tonu całej dyskusji wczorajszej i z wypowiedzi również w różnych mediach, wywiadów, przedstawicieli rządu, również samej pani premier, ja wnioskuję rzecz następującą. Tak naprawdę ten rząd Ewy Kopacz, zgodził się już na ten dyktat brukselsko-berliński. My przyjmiemy w tej pierwszej transzy 12 tysięcy uchodźców, tylko będzie to sprzedawane jako dobrowolna decyzja Polska, że rzekomo dokonaliśmy ponownej analizy, na co nas stać, do czego są przygotowane ośrodki, jakie mamy finanse, do czego jesteśmy przygotowani i wyszło nam, że jesteśmy gotowi nie 2000 przyjąć, jak jeszcze 3 miesiące temu mówiliśmy, że tylko na tyle nas stać, tylko jednak 12 tysięcy. To będzie sprzedawane jako dobrowolna decyzja. Dobrze. Tylko proszę pamiętać o tym, że za tym może iść to narzucenie trwałego mechanizmu i proszę też pamiętać o tym, bo polskie społeczeństwo jest słabo też przez rząd informowane, że przyznanie komuś statusu uchodźcy, legalnego uchodźcy, oznacza, że ten człowiek zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym ma prawo sprowadzić do 10 członków rodziny. Więc trzeba uczciwie Polakom mówić, że zgoda na 12 tysięcy uchodźców może oznaczać, że w ciągu kilku miesięcy tych uchodźców będzie 120 tysięcy. Dobrze, ale panie pośle, bo pan używa... Jesteśmy gotowi, czy nie jesteśmy gotowi? Ja chciałbym na to pytanie dobrze, usłyszeć odpowiedzi. Dobrze, sformułowań zgodzi się na dyktat. Ja rozumiem, że i to też wczoraj sformułował Jarosław Kaczyński, że my nie powinniśmy się zgodzić na przyjęcie jakiegokolwiek uchodźcy z tej fali uchodźstwa, która jest teraz, tak? Być może w jakichś ekstremalnych przypadkach, kiedy naprawdę jest dowód na to, że człowiekowi zagraża śmierć w sytuacji powrotu do własnej ojczyzny, bo jest wojna i tak dalej, oczywiście trzeba być otwartym na taką pomoc. Tylko niedomiar, nie narzucanie jakiejś liczby, nie narzucanie kwot. Ale Jarosław Kaczyński powiedział, że jesteście przeciwko przyjęciu przez Polskę uchodźców, a nie przeciwko narzuceniu. Na tym etapie, propozycja jest taka, na tym etapie, bo z czego ten cały kryzys się wziął? Też sobie to opiszmy, tak? Wojna w Syrii trwa od 4 lat. Uchodźców jest kilka milionów. Głównie przebywają w obozach w Turcji, w Libanie i w Jordanii. Warunki oczywiście tam są dosyć ciężkie. I Angela Merkel jeszcze przed wakacjami ogłosiła, że Niemcy przyjmą każdego uchodźcę z Syrii.
i powtórzyła to jeszcze w sierpniu. Przelicytowała, no to wszyscy już widzieli. No to ruszyli ci uchodźcy z Syrii, głównie z obozów tureckich. Turcja po prostu powiedziała, no to jedźcie, skoro was zapraszają ale skoro do kraju bogatszego. Nie można udawać, że się problemu nie widzi, bo on jest, tak? I to jest problem, dzisiaj to już jest problem europejski. Ale ja do czegoś zmierzałem, pani redaktor. Dobrze, bardzo proszę. Więc propozycja była następująca. Skoro mamy taki kryzys w tych obozach uchodźczych, graniczących z Syrią, to dołóżmy pieniędzy i Jarosław Kaczyński to też zaproponował, że Polska również w tym powinna partycypować. Dołóżmy jako bogaty Zachód, jako Europa pieniędzy na lepsze warunki życia w tych obozach, żeby oni jednak tej presji szukania lepszego miejsca do życia nie ulegali. Czekali na zakończenie tej wojny, oczywiście też trzeba pomóc w zakończeniu tej wojny i Zachód powinien być w tej sprawie aktywny, żeby mogli do swojej ojczyzny, do swoich domów, do swoich miast wrócić. Ale po prostu załatwmy tę sprawę tam, na miejscu, ponieważ najwyraźniej ci ludzie są zniecierpliwieni i uciekają do Europy. I też trzeba pamiętać o tym, że w tej fali uchodźców czy imigrantów, bo to jest wszystko pomieszane, i uchodźcy z rejonów wojennych, i imigranci ekonomiczni, jak wczoraj Frontex podawał, nasza służba obrony granic zagranicznych całej Unii Europejskiej, tylko 20-25% to są ludzie z Syrii. Większość to są ludzie z Bałkanów, z Macedonii, z Kosowa, z Albanii, nawet z Serbii, którzy dołączają do tych uchodźców i pod pretekstem, że oni też są uchodźcami, po prostu chcą się dostać. Dobrze, dofinansować wbrew te prawu, obozy. Wbrew wizom, bez wiz do... w cudzysłowie o raju. Tak. Dobrze, dofinansować te obozy, ale co zrobić z tymi ludźmi, którzy płyną do Włoch, do Grecji, każdego dnia? Co z nimi zrobić? Ich ratować, nie wpuszczać, nie wiem, pozwolić im utonąć? Znaczy, co zrobić faktycznie jakby w sytuacji, którą mamy dzisiaj? Bo dyskusje o tym, jaka jest przyczyna, oczywiście to jest ważne. I co może być dalej, to też jest bardzo ważne. Ale co zrobić dziś? Ale pani redaktor, jak my mówimy o tym, kogo mamy przyjąć ewentualnie w Polsce, to nie mówimy o tych, którzy są na Morzu Śródziemnym i są w sytuacji zagrożenia życia, tylko mówimy o tych, którzy już są uratowani i przebywają na terenie Niemiec, Austrii, Holandii czy Szwecji. Ale także Grecji i Włoch. Tak, ale już są uratowani i mają być wskutek dyktatu brukselsko-berlińskiego przez Polskę. Jeżeli uważamy, że ludzi na Morzu Śródziemnym trzeba ratować, a uważam, że trzeba ratować, i zajmują się tym przede wszystkim kraje, które są tam położone, mają służby graniczne, mają patrole, mają okręty. Jeżeli pani premier się tak bardzo przejmuje, ja też się przejmuję, to proszę bardzo, wysyłajmy okręty, żeby też tych ludzi ratowały, tak, tam na miejscu. Ja nie mam nic przeciwko temu. Wysyłajmy polskie okręty. Byle nie przyjechali do nas, bo strach, tak? Bo będą zagrażać naszym dzieciom, jak to mówił ostatnio Jarosław Gowin. Czy to straszenie to jest taka retoryka, która musi towarzyszyć tej kampanii? Znaczy z jednej strony straszenie, a z drugiej strony takie mocno uspokajające i apelujące o naszą solidarność i wrażliwość. Halo? I tego się obawiałam. Mieliśmy jakieś drobne kłopoty techniczne. Jeśli pan poseł nas słyszy, to pozdrawiamy. Ostatniego pytania, czy przedostatniego, nie udało mi się zadać, ale do tego na pewno jeszcze będziemy wracać. Dziękuję bardzo za uwagę i za rozmowę posłowi Sellinowi. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.